W gospodarstwie rolnym Agnieszki praca rusza dziś z dużym oporem. Szefowa od rana mobilizuje załogę do wyjazdu na pole, by zbierać zalegające w ziemi kamienie. Na jednym hektarze mogą być ich nawet 2 tony. A co tu się dzieje? Czemu ładowarka stoi? A czemu wy nie na polu? Co tu się dzieje? Ale wpadł. No to wy zrobiliście relaks? No przyjechali. Słońce wam przygrzało? Co się dzieje? Czemu jesteście na polu? No to tych panów co? To tych panów chcemy zrobić, żeby trochę się żołądki rozgrzeli, nie? Jakich panów? No zakładają. Ale co to, co ten GPS zakładają? Tak. Ale nic się nie umawialiście, że przyjedziecie dzisiaj? No niespodziankę zrobili. No ale panie Jarku, no dobrze, to niech oni robią swoje, a wy no musicie jedzie. Robić swoje. No już jedziemy, kawę zrobimy i już jedziemy. No przyjechali akurat do mojego ciągnika, co nim jeżdżę. I chłopaki zamontują mi tutaj, nie? I chciałem przypilnować ich trochę, nie? No i w trakcie chciałem zrobić kawę, no ale szefowa wpadła i od razu awantura. Te oni dzisiaj wszystko zrobią, Marcin? No dzisiaj montaż, a jutro chyba kalibrację jeszcze zrobić. No to dobrze, to oni sami niech to robią, a wy no się już jedziemy, mamy im kawę zrobimy. Bo tak, zobacz, wózek nie nasmarowany, nie zrobiony, robota stoi z ziemniakami. Jarek miał już kamienie zbierać. Nie ma wstania, nie ma patrzenia, słońce wam przygrzało. Mogę wejść do końca kawy? Dobra, dawaj tego Jarka, niech on potrafi na te kamienie. Panie Jarku! Dawaj na te kamienie jechać, jadę z wami, bo was nie przypilnować, to nic nie zrobicie dzisiaj. To mało wdzięczna robota, ale każdy gospodarz wie, że to ma sens. I mróz trzyma, nie? Słońce nie dochodzi, to zobaczcie, co się dzieje. A tutaj też te kamienie trzeba zebrać, widzi pan? Takie łby wystają na polu, bo one są najbardziej niebezpieczne. I zboże przerośnie, potem ich nie będzie widać, zapomnimy, że one były i potem kombajn wciągnie w header i po kombajnie. Chodź się kręc. Kurde, panie Jarku! Jaruś, jak tam? No straszne błoto jest. Ja pierdzielę. Kolejna robim, że hej! Do zbioru kamieni ziemia powinna być zmarznięta. Niestety nie jest. Ja to bym proponowała, panowie, tak. Żebyśmy nie wjeżdżali w pole, bo te kamienie najbardziej to są na końcu, przy lesie. Przy lesie, tak. Jedźcie tą drogą przy lesie. Zbierzcie te kamienie, co są i zbierzcie te po drodze, co żeśmy mijali, te duże łby tak. I na razie nie wjeżdżamy. Niestety za mały mróz.